Hej, cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Tomb Raider. Co my tu mamy? Nic już nie mamy. Wszystko się ładnie zapisało, na szczęście. Dobra, ja sobie troszeczkę przyciszyłem, bo w sumie to siebie nawet nie słyszałem teraz. Okej. Okay. Uła. Nie! Tam są. Sam! Po co się drzesz? Po co się drzesz? No spokojnie, spokojnie. Dobra, Johna. Nadchodzą. Bierz tę broń. Zajmę się tą stroną. Wskazuj cele. O, tam coś było. No chodźcie, wydumki. Uważaj, po prawej. Ja nie podniosę. Strzelaj! Nie daj im podejść! Też nie, też nie. Ale wiaterek, uła! Masakra! Aha. No spoko. O, żeś ty w dupę. Co to jest? Lara, nie przesadzajmy. Jasny gwint. Nie wiem w ogóle od której strony tutaj cokolwiek ogarnąć, jacy oni są szybcy. Jasny gwint. Następnie. Pierdziele. O tak, jeszcze czego? O, fajnie. Frajerzy. O. Pierdziele. O, fajnie, fajnie. Ładuj, Lara, ładuj, ładuj! Okej. Wow! Się schował frajer. Zbieram tutaj wszystko, co tylko mogę, bez kitu. Ta broń jednak jest taka... Oho! Padł. Hej, gdzie teraz? Tam. No,
ładuj Lara, ładuj! Pierdziele. Wow! Szlak jasny. Kurde. Niedobrze, niedobrze. Okej. Tu jest. I w ogóle spłoną czy nie spłoną? Raczej nie, o Jesus! Coś by... Wow! Ja pierdzielę! No. To było okej. Yeah. Ale drzeryja. Fajnie. Wow! Fuck! Skąd oni się tu biorą w ogóle za plecami? To ja nie wiem. Palanty. Wow! Nie żyjesz, nie żyjesz. Dobra. Chyba spokój. Albo i nie. Zbierzmy wszystko, co się da. Bo coś czuję, że się przyda. Wszystko, dosłownie wszystko. No, tego nie mogę, tego nie mogę. Dobra, przeładować mogę, mogę. Okej, nie. Aha, tak czy siak mam na full. Dobra. Coś czuję, że będę musiał walczyć z tym, no właśnie, wielkim czymś. Jo pieprze. O cholera. Nie będę musiał walczyć z tym wielkim czymś? Aha. Dobra, Wania. Albo jednak będę musiał.
Tam coś jest, jest. Coś ciekawego? Pewnie tak. Ta chińska ceramika ma kilka tysięcy lat. Wazon? Czy to możliwe, że Chińczycy wtarli na tę wyspę przed powstaniem Yamatai? Nic tu nie ma. Okej, mamy ognisko. Patrzmy, czy coś... Jest! Pewnie, że tak. Dobra, tu mamy stówę, tutaj coś możemy. Mistrz pistoletu, karabinu, strzelby. Aha. Niech będzie to. Dobra, zobaczmy tutaj. Czy mogę coś zrobić z tym karabinkiem, bo on kurczę słaby jest i to masakrycznie. Mogę. Szybkość. Dobra, niech będzie to. I więcej już się nic nie da. Okej, idźmy dalej w takim razie. A, nie tym, dobra. Easy. Coś tu trzeba będzie ogarnąć. Rozumiem, że coś robię źle. Już na wstępie. Zobaczmy, może coś tutaj. Trzeba ogarnąć. Albo i nie. Tutaj coś mamy. Tutaj też. 255. Tutaj coś mogę. Chyba tak. O, właśnie. Okej, o to chodziło. Nie wiem, czy tędy wyskoczę. Raczej nie. Tutaj. Ja pierdzielę, ile tutaj tego... Nie wiem, jak to nazwać nawet. Ciał? Coś takiego w sumie. Co teraz? Ja bym proponował wyjść do góry i rozbujać to dziadostwo. No właśnie. Łup! O tak. O, muszę jakoś dostać się na górę. No, właśnie. Tylko jak? Po tym? Da się w ogóle? Nie! O, lera. Już myślałem, że zginę. A, chyba wiem jak. Albo i nie wiem jak. O, coś takiego. Myślę, że teraz będzie okej. Jak ja tutaj mam wyskoczyć, cholera? Tędyk? Jest okej. Okay. Jest okej. Okay. Nie jest okej. Okay. Kurde. Z tym nic. Zobaczmy, jak to wygląda w takim razie.
No, to coś w ogóle jest, nie zauważyłem. Cóż, trzeba było to zrobić. A, znów tego doktorka jakieś tam pierdoły. Nie. Nie. Tutaj. Nic więcej, nic więcej, no właśnie. Znaczy, ja czasami nie muszę tego jakoś rozbujać. Dobra, poradzę sobie z tym skokiem. O cholera. No jasne. Wow. Udało się! Czajcie to? Jestem w szoku. Słoneczne królowe. Rytuał ognia, w którym królowa wybiera swoją następczynię. Wybrana kapłanka wkracza do klasztoru. Otrzymuje twoją moc i zostaje nową królową. Zaraz. Wiele kobiet dobrowolnie oddało duszę za ten dar. Teraz pierwsza i ostatnia królowa żyje w niebycie, będąc duszą w gnijącym ciele. Te naczynia. Kurczę, mam nadzieję, że nie będziecie tego słyszeli, ale ktoś coś gdzieś wiercił mnie w tłumie, w pokoju, w domu. Mam nadzieję, że tego nie będzie słychać. Pierwsza i ostatnia. O Boże, a teraz chcesz sam. Nie oddamy ci jej. No dobra. Naczynie dla duszy królowej. Muszę powstrzymać to szaleństwo. Okej, kochani, to by było na tyle w tym odcinku. No, warunki niestety nie sprzyjają, jak ktoś wierci. Nie ma sensu po prostu dalej nagrywać. Także trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!